Empic Go zaprasza do wysłuchania dialogów Waginy i Penisa, podcastu o spornych kwestiach w pożyciu seksualnym Polaków z perspektywy specjalistów. Więcej wciągających podcastów i audioprodukcji znajdziesz w aplikacji EmpicGo. Go. Empik Go prezentuje. Dzień dobry. Jagna Kaczanowska, dziennikarka pisarka, mam waginę. Dzień dobry, Andrzej Gryżewski, seksuolog, psychoterapeuta, mam penisa. Dzień dobry. Beata biały, pisarka, dziennikarka, mam waginę. Wszyscy pamiętamy książkę Eve Ensler, Monologi Waginy. I fajnie jest czasami pogadać do siebie i do swojej waginy. Ja też czasem to robię, ale halo, w seksie najczęściej liczy się dialog. A do dialogu, jak do tanga, trzeba dwojga. No, co najmniej. Więc my w tym podcaście będziemy opowiadać wam właśnie o tych różnicach w podejściu do seksualności między kobietami i mężczyznami. I znajdziemy rozwiązania, które zadowolą i jedne, i drugich. Dzisiaj porozmawiamy o. O tym, jak dziecko zmienia seksualną rzeczywistość pary, czasami na wiele lat. Nas dwoje i mamy seksualne nastroje. Ale jak jest nas troje. To chyba często brak seksu, bo. narodziny dziecka to chyba są takie trochę jak trzęsienie ziemi dla seksualności. Czy trudniej jest przystosować się waginie i penisowi do nowej sytuacji? Czy, czy, czy dziecko rzeczywiście zmienia seksualną y, rzeczywistość, czy, czy pojawienie się dziecka na świecie oznacza, no, że zamykamy na kilka lat sypialnię? Moim zdaniem to bardzo często tak jest. Mogę powiedzieć z własnego, z własnego doświadczenia, że to jest naprawdę, kurczę, trudne, bo szczerze mówiąc był taki okres po narodzinach mojego dziecka, z, no tak, zwłaszcza pierwszego, że y, cieszyłam się, że właściwie mam to dziecko, bo przynajmniej było widać, że uprawiała wcześniej seks, bo tak to bez tego, y, to no przynajmniej pamiętałam o tym, tak, że okej, okay, miałam kiedyś seks, przy mam dziecko, nie? Mam dziecko, więc uprawiałam seks, bo sama No to, jej to jest i... radosne, rzeczywiście, dowód uprawiania Seksu. No tak, no ale oprócz tego dowodu no, to, to jest po prostu bardzo trudne, dlatego że mm. dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, że w momencie, kiedy, kiedy jesteś totalnie niewyspana, i budzisz się wielokrotnie w nocy, no to no, 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 gdzie tutaj można. A jeszcze pewnie y, myślisz o... sobie, że masz nieatrakcyjne pociąże ciało. No tak, tak. Bo to tak, też wiele tak, kobiet tak. trochę tak. Y, y, hamuje. No dobrze. Andrzej, co ty uważasz na ten temat? Trudno jest się przystosować waginie i penisowi do nowej sytuacji? Ja widzę, że trzeba zacząć jeszcze troszkę wcześniej. Bo na częstotliwość czy na jakość seksu mają wpływ te inne fazy prowadzące do porodu. Bo widzę, że ogromna grupa, gigantyczna grupa, która przychodzi, pacjentów, która przychodzi do mnie z tym, że nie uprawiają seksu. To są te pary, które starają się o dziecko, bo często mają wyliczone o której godzinie, którego dnia mają uprawiać seks, a nie zgrywa im się to z ich libido, z ich wewnętrzną ochotą na seks. I jak sytuacja trwa długo, że para się długo stara o dziecko, to robi się to na tyle mechaniczne, że taki seks mechaniczny odsuwa nas od seksu, w sensie, że nie mamy ochoty uprawiać się na akord, jak, jak coś jest zaplanowane, i zwłaszcza mężczyźni źle funkcjonują w okresie, kiedy para się stara o dziecko. Na początku to dla nich jest bardzo podniecające: O, będzie mój potomek na tym świecie, przedłużę swój ród. Natomiast yy, po kilku tygodniach, miesiącach starania się gdzie te próby nie kończą się zapłodnieniem, mają poczucie, że tak już muszą odbębnić jakiś obowiązek. Zniechęcają się nie tylko w kontekście posiadania dziecka, że to nie następuje. A oni są sprawczy, w sensie mają taką tendencję do sprawczości, czyli że coś musi być skutecznie zrobione. Czyli ona jest płodna, a on musi mieć w tym momencie gotowość. Tak, i, mhm, i wielu drugi... mężczyzn to zniechęca ten okres starania się o dziecko i przychodzą do mnie często z zaburzeniami erekcji, czyli z impotencją, a jeszcze częściej z obniżonym popędem seksualnym, no bo w żadnej mierze im się to nie kojarzy z niespodzianką, ze spontanicznością, z pożądaniem. Z podekscytowaniem, z namiętnością i tak dalej. Więc to jest już taka grupa, która jak się stara no dziecko, to zmniejsza się popęd seksualny. Kolejna grupa, czy kolejna faza, że tak powiem, związku. Jak już następuje zapłodnienie, no to. O właśnie, ja też chciałam o tym powiedzieć, bo mężczyźni wcale nie są tacy chętni, żeby się bzykać w czasie ciąży. Przyjaciółka powiedziała mi, I że. Ja. Że nie Beata, że jej partner powiedział, jak tam zaczęła jakoś go kusić i dotykać. Będąc i... w ciąży, on. Tak, 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 w nocy. I on tak z takim strofującym tonem powiedział: przestań, nie jesteśmy sami. No właśnie. Natomiast to następuje w ciąży bardziej takiej zaawansowanej, jak ten brzuch już widać, mm -hmm. to mężczyźni mają poczucie, że niektórzy, tacy ale bardzo... troska jest, prawda? To jest troska. U, je u jednych jest troska, ale wielu mężczyzn ma taką rozwiniętą wyobraźnię, albo są tacy lękowi, albo dwie rzeczy na raz, że mają poczucie, że jak będą uprawiali seks i wejdą w partnerkę, dokonają penetracji, to że ten płuc złapie mężczyznę za żołądź, za, za członek. Sio tak, to, to jest szczególnie to, to pokolenie, które oglądało laleczkę, czaki i tak dalej, mają poczucie, że. że czu... Gorsze od waginy, dentaty po prostu. Tak, więc, więc ci mężczyźni generalnie nie chcieliby, żeby ich płody łapały za ich penisy. Natomiast, no, to nie jest aż tak częste, na szczęście. Ale to zjawisko się pojawia wtedy, kiedy kobieta jest w zaawansowanej ciąży. Ale przecież jest dużo takich kobiet, współcześnie zwłaszcza, które mają ciążę zagrożoną. I zarówno wtedy i kobiety nie chcą się kochać, bo boją się, że nastąpi poronienie, ale też mężczyźni, którzy zaangażowali się w ten proces, chodzili na badania, przejmują się, bardzo im zależy na posiadaniu dziecka. To oni starają się ten seks nie uprawiać, żeby od pokaźni malowane nic się nie wydarzyło. Inne aspekty, które są niezwykle ważne, to te, że jak kobieta jest w ciąży, to niektórzy mężczyźni sobie myślą o tym, że ona już nie jest partnerką, nie jest kochanką, tylko już jest matką, przyszłą matką. Matką-polką, oczywiście. Tak, im to się kojarzy z macierzyństwem. I z ich własną matką To już I, widzę, co tutaj może tak, nie grać. Nie, chcą, nie chcą uprawiać seksu ze swoją partnerką Bo po prostu to macierzyństwo z tej kobiety się ulewa Według tych mężczyzn Natomiast są kobiety, które chciałyby się pokochać w ciąży No właśnie, dlatego że ja mam przynajmniej takie doświadczenie Że miałam straszną ochotę na seks Bo wydaje mi się, że było takie duże przekrwienie genitaliów I rzeczywiście miałam ogromną ochotę i myślisz, że to jest częste w ogóle. Tak, to jest częste, że pojawia się większa ochota seksu podczas y, ciąży. No i dramat polega. Na tym, że niektórzy mężczyźni mogą w tym czasie nie współpracować, w sensie, że to, co im nie pasuje do obrazka, to sobie wycinają, czyli że ty chcesz się kochać, no ale jesteś przyszłą mamą, no to sorry, ale nie ze mną, no a ona mówi z kim. Co, co ja mam takiego robić? Z wibratorem, no nie wiem, kochanka sobie znaleźć, chciałabym z tobą. A ci mężczyźni po prostu wtedy najczęściej zamykają się w sobie, i no ja już się wypowiedziałem. No i to, to jest dramat. Często wtedy. Trafiają do mojego gabinetu, no i pracujemy nad tym, żeby znowu widział w niej kobietę, a nie jakiś powidok własnej matki. A wydaje mi się, że to chyba jeszcze częstsze może być po tak zwanym wspólnym porodzie, bo znam takich parę przypadków, zwłaszcza jeżeli to były no, takie dość trudne porody. Powiedziała mi koleżanka, że nic jej tak nie zbliżyło z jej mężem, jak ten wspólny poród, ale powiedziała, ale wiesz, seksu tym już nie mamy i nie będziemy mieć. I rzeczywiście rok później się rozwiedli. Tam było dużo krwi, ja do... i to był taki dość drastyczny poród, jak się potem okazało. Znaczy, no myślę, to miało, że też taką... nie każdy mężczyzna, po pierwsze, jest w stanie wziąć na klatę taki widok porodu. To po pierwsze, nawet nie wiem, jak, jak miałby się ustawić, z której strony, czy od strony głowy, czy, czy odwrotnie, to dla niego może być zwyczajnie za trudne i chyba nie ma co zmuszać, bo po co nam facet, który będzie mdlał tam. Ale są też piękne doświadczenia. Dzwonimy do pazurów. Oni trzy razy wspólnie rodzili. Czarku, a polecasz nam wspólny poród? Czy uważasz, że mężczyzna nie powinien brać udziału przy tym, jak kobieta rodzi? Oj, to jest najpiękniejsze, co może być, to jest wspólny poród. Słuchajcie, ja to polecam wszystkim chłopakom. Koledzy dziękowali mi, bo jak mieli wątpliwości, czy być przy porodzie, czy nie, to ja je rozwiewałem. I naprawdę, mówię, Czarek, miałeś rację. To jest absolutnie coś magicznego, wspólny poród. To jest przede wszystkim piękny, nieprawdopodobny zapach. Tego dziecka, które pojawia się na świecie, wychodzi z łona matki. To wszystko, że ludzie mdleją na widok krwi, tam nie ma krwi, tam są jakieś tam... To zupełnie jest coś innego, no. To jest to, jak mogę trzymać dytkę za rękę. Pamiętasz nasz trzeci poród? Jak ty mówisz, proszę cię, jak będę rodziła, nie zaglądaj tam. A ja pierwszy to zrobiłem, do głowy w sensie, o, włoski widać. Tak, <laughs> bo nasze dzieci się z włosami rodziły, wszystkie. No, z no tak, włosami. ale, ale CZLF, który jest takim typem, który nie miał z tym problemu, ale ja znam ludzi, którzy mają z tym problem i mój ulubiony żart to jest um, z Bridget Jones z tej trzeciej części, kiedy pytają się, bo tam jest dwóch chętnych, dwóch chętnych ojców, i pytają się, czy, 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 czy mają zostać, czy mogą zostać. Ona no mówi, no wiesz, no jak to mój mąż powiedział, chcesz widzieć jak y, płonie twój ulubiony bar, no to zostań, tak? No, więc to tak jest płonie, to dobre. Kilkanaście lat temu była taka tendencja, żeby mężczyźni towarzyszyli w porodzie, żeby właśnie był taki wspólny poród. To jeszcze były takie czasy, kiedy nie nakręcało się filmów y, poprzez smartfony, bo były one... Albo mało dostępne, albo w ogóle ich jeszcze nie było. To były czasy, gdy Polacy odkryli kamery takie na rękę, takie małe wideo. I od tych pacjentów, którzy do mnie przychodzili i nie uprawiali seksu w stałym związku, często słyszałem, że uczestniczyli w porodzie, ale tak byli zafascynowani swoją nową rolą, byciem amatorem, kamerzystą. Amatorem filmowym. Tak, i tak byli zafascynowani tym porodem, że właśnie zamiast stać od strony głowy kobiety, to strali od strony stóp i filmowali. Niektórzy to tak mi śmiesznie pokazywali, że właśnie tu lekarz ich odgania, ten się pcha, chce mieć jak najlepsze ujęcia. No i niektórym mężczyznom w głowie zapisały się te obrazy krwi wychodzenia główki potomka z waginy i niestety te obrazy też dźwięczały im w głowie wtedy, kiedy uprawiali seks ze swoją partnerką i to powodowało zaburzenia erekcji albo obniżoną ochotę na seks, bo skleiły im się te dwa doświadczenia. Ta kobieta z tymi doświadczeniami porodowymi. No i to dla nich było takie aseksualne. A czy w gabinecie seksuologa można odkleić jakoś y, od y, obrazu partnerki, ten, te, te obrazy, które się niechcący gdzieś tam wkradły podczas takiego porodu i przeszkadzają teraz w, tak. w seksie? My mamy taką prostą metodę, która jest skuteczna. Polega po prostu na tym, żeby mężczyzna sobie wyobrażał najlepsze chwile seksu z tą partnerką. I się masturbował. Orgazmy działają w ten sposób, że każdy orgazm pieczętuje nam w głowie te doświadczenia o których sobie w danym momencie fantazjujemy tworzą się nowe szlaki neuronalne i po prostu można łatwo się przekodować tylko to wymaga zaangażowania konsekwencji cierpliwości to się zresztą też nie kończy ta obecność dziecka w naszej seksualności nie kończy się na porodzie dlatego że dopiero teraz się zaczyna. dopiero się zaczyna teraz bardzo modne jest rodzicielstwo bliskości i tak zwany co-sleeping czyli spanie razem z dzieckiem to jest dobry pomysł z punktu widzenia seksuologa ja mam takie w gabinecie pacjentki, które przychodzą i rozkładają ręce. One mówią, że nie wiedzą, dlaczego nie mają ochoty na seks, po prostu czują jakiś dyskomfort na myśl o seksie, a później się okazuje, na przykład, że mąż śpi w innym pokoju, czy w innej sypialni, czy w salonie, ona śpi z dzieckiem w jednym łóżku, a dziecko ma 3 lata, 4 lata. No, i wcale się nie dziwię, że ona nie ma ochoty na seks, ze względu na to, że to dziecko jest cieplutkie, miłe w dotyku, pachnące. Dzieci ślicznie pachną, to mm -hmm. prawda. Mężczyźni czasami też ładnie pachną, ale. Jak się umyją. Żartuję. <śmuszczanie> tak. <śmuszczanie> 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 ja często się spotykam z tym, że. Kobiety nie łączą kropek, że dziecko ma 3-4 lata, no rekordzistka to do siódmego roku życia spała z synem i nie miała ochoty na seks ze względu na to, że ten syn czy ta córka w nocy się przytula. I to są jednak powody, dla których my uprawiamy seks, czyli że potrzebujemy dotyku, ciepła, zapachu drugiej osoby. Jak to wszystko nam daje syn czy córka, no to Pula powodów do seksu może się znacząco zmniejszyć. I dla mnie, jako dla seksualoga i psychoterapeuty, to są bardzo trudne w gabinecie e, rozmowy, ze względu na to, że te matki często mają takie wyparcie. One mówią: Nie, to co pan mówi, to jest jakieś kontrowersyjne. Jak to? To ja śpię z tym dzieckiem, czterolatkiem, i mówi pan o tym, że poprzez spanie z nim on zaspokaja mi potrzeby seksualne? No. Poniekąd tak, bo zaspakaja potrzebę dotyku, zapachu, przytulenia, czułości. Tak, tak, zaspakaja. No i po prostu są oburzone, że to brzmi jak kazirodztwo. Jeśli właśnie to nie jest kilkutygodniowe, kilkumiesięczne mm -hmm. dziecko, tylko ma właśnie te cztery latka, trzy latka, siedem lat i ono po prostu, matka się szykuje do łóżka i się tak szykuje, że wie, że będzie spała z tym dzieckiem, zaśnie i z tym dzieckiem się obudzi, a mąż śpi zgięty w siedem na jakiejś sofie w salonie, no to rzeczywiście no jest to całkowicie racjonalny powód, dlaczego tego seksu może nie być. I teraz pod wpływem tych 15 lat pracy jako seksuolog, to jest jedna z pierwszych rzeczy, które pytam. A z kim pani śpi w łóżku? Mm, no z synem. Okej, okay, no to proszę syna odstawić do pokoju dziecięcego, a, a zaprosić męża do łóżka. Jak to? Przecież syn będzie przychodził w nocy, będzie płakał, będzie zalękniony, nie zaśnie, będzie rozdrażniony w ciągu dnia. No, i widzę, że to są korzyści wtórne z nieuprawiania tego seksu, że dobro dziecka, chociaż według mnie, jako psychoterapeuty, to wcale nie jest dobre, że on śpi z matką, zamiast uczyć się tolerować lęk i uczyć się samoregulacji. No bo przecież po to wychowujemy nasze dzieci, żeby je stracić, czyli żeby one nauczyły się samoregulować różnymi innymi sposobami nie poprzez obecność rodzica. Drugi sezon podcastu Dialogi Waginy i Penisa jest już dostępny w aplikacji Empik Go. Z kodem WAGINA możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. No dobrze, a w seksie może przeszkadzać obecność dzieci w drugim pokoju nawet. Oj, bo tato. się boimy, że usłyszą... Bo się boimy, że wejdą w nieodpowiednim momencie? To jest często taka litania ze strony no, no. par, które mówią, że właśnie nie kochają się, bo usłyszy dziecko w drugim pokoju. No i mówię coś ultra odkrywczego, na miarę odkrycia Ameryki, mianowicie to proszę sobie włączyć muzykę w pokoju, w, w waszej sypialni, to nie będą dzieci słyszeć w waszych ochów i achów. No nie wpadają pary na, na ten pomysł. Albo mówię... Tutaj nagrywamy w tym studio i są w drzwiach zamki. Można zamknąć taki zamek. Dziecko, które będzie się dobijało, przecież wie, że rodzice nie wylecieli w podróż poślubną czy że, że po prostu nie będzie ich tygodniami, tylko wie, że rodzice są w sypialni i mają jakieś swoje powody, dla których zamknęli te drzwi. To nie jest dla nich trauma, dla dziecka. Większa rzeczywiście trauma będzie, jak dziecko nagle wparuje do sypialni. Nawet, nie wiem, czteroletnie czy siedmioletnie i zobaczę, że Ojciec szarpie mamę za włosy, ona krzyczy, ale nie ucieka z tego łóżka, tylko jeszcze go klepie po tyłku, czy po plecach. Nie będzie mogło zrozumieć dziecko, o co tu chodzi. No bo dziecko nie zrozumie seksu i dobrze. Może być po prostu zaskoczony i może sobie swoją teorię dorobić do tego, co zobaczyło. Więc tak. Ja zobaczyłam właśnie, jak miałam cztery lata, weszłam do sypialni moich rodziców, którzy nie mieli dorobionego zamka w drzwiach. I właśnie tak stanęłam do i to pamiętam, że stanęłam, przyglądałam się, wydawało mi się, że... Że, że to jest rodzaj jakiejś takiej zabawy, bo, bo w weekendy też się tak y, y, bawiłam z ciostrą, z statą, że się tak tarzaliśmy po tym ich wielkim łóżku, no i jak się tak tarzali. I ja prawdopodobnie w ogóle bym tego nie zapamiętała, gdyby nie to, że w pewnym momencie, jak oni mnie zobaczyli, to zaczęli się jakoś tak tam szybko grawolić, zakrywać tą kołdrą, a moja mama nagle powiedziała, coś, co mnie dopiero zaszokowała. Powiedziała: wiesz, trzeba zawsze pukać. Nigdy wcześniej tak nie <laughs> mówiła, i wtedy ja zrozumiałam, że to jest coś tutaj dziwnego. To ja tego to w ogóle zapamiętałam. Okej, okay, no właśnie. Pacjenci mi opowiadają o tym, że na przykład wchodzili do pokoju rodziców, no i ojciec szarpał za włosy mamę, i, i, i tego nie rozumieli. Po co ta agresja, i dlaczego w tym łóżku, i czy to właśnie jest przemoc domowa, czy, czy o co tu chodzi w tej zabawie. Dlatego takie mieli poczucie pomieszania, i myślę sobie, że warto sobie zainstalować zamek drzwia. Zasłówkę, nie wiem, przystawić taboret cokolwiek, żebyśmy czuli się komfortowo. Ale widzę też, ty powiedziałaś, jak na to było bardzo ciekawe i celne, że ciebie zaniepokoiło to, że rodzice zmienili zasady gry, że tak. nigdy nie trzeba było pukać, jak się do nich wchodziło, a tutaj się okazało, że jak oni się pukali w cudzysłowie, to wtedy trzeba było pukać do drzwi. I wielu rodziców u mnie w gabinecie, jak mówią, że nie uprawiają seksu, to mówią o tym, że boją się zmienić te rytuały, że nigdy się nie zamykało drzwi, a teraz trzeba będzie było zamknąć. Mam taką parę, oni mają 17-letniego syna, nie uprawiają seksu od dłuższego czasu, no i oboje mówią, że musieliby zamknąć te drzwi, a ten 17-latek pewnie by się nie mógł odnaleźć, z tym, że oni na czas seksu zamykają drzwi, by wzbudziło to jego podejrzenia. Pytam, no i co? Jak wy to interpretujecie? No, oni mówią, że to trzeba byłoby właśnie porozmawiać o seksie na przykład z tym nastolatkiem. No i pytam się, dobrze, to idźmy dalej. Jakbyście, jaki macie pomysł na to, co trzeba byłoby opowiedzieć? No to oni się krępują i mówią mi, że trzeba byłoby powiedzieć synowi, że właśnie tata wkłada penisa do, do waginy i dokonuje penetracji, i w jakich pozycjach ten seks uprawiają i co, co czują i tak dalej. Ja mówię, nie, tego nie trzeba mówić, nie trzeba dubbingować film pornograficzny czy erotyczny. Wystarczy powiedzieć, że. My mamy tam chwilę bliskości, i już nie, nie trzeba jakoś szczególnie rozwijać i dzielić się swoim doświadczeniem seksualnym. I jeśli coś takiego powiemy, synowi czy córce, to jest to bardzo dobre, dlatego że on po latach, zrozumie, mając lat 20 na przykład parę, że o, moi rodzice, jak mieli bliskość, to czy seks, to zamykali drzwi. Czyli moi rodzice uprawiali ten seks, mając lat 40 parę, czy 50 parę. Czyli dla mnie, jako mężczyzny, czy dla mnie, jako kobiety, jest to ważne, żeby też w związku uprawiać seks, bo nawet moi rodzice to robili. Czyli że, że to jest jedno prawo związku i jedna taka właśnie możliwość, że w związku się uprawia ten seks. Istotne dla wielu rodziców jest to, co wtedy, kiedy dzieci nas przyłapią podczas tego seksu, czy usłyszą. Jakby rodzice są na tyle skrępowani, że taka sytuacja mogłaby się wydarzyć, że to ich skutecznie zniechęca do uprawiania seksu. I myślę sobie, że to jest właśnie dobry moment, żeby dawać naszym dzieciom książki, które. Mówią o seksualności, są dla przedszkolaków, dla uczniów szkoły podstawowej. Ważna jest taka edukacja seksualna w domu. Ostatnio sporo wyszło takich fajnych książek. Izabela Jonderek napisała książkę seksolatki, bardzo ciekawą dla nastolatków. Dalej pojawiła się ostatnio taka książka ciało pozytywność dla chłopców i dla dziewczynek. Bianka Kotoro pisze też książki dla dzieci i nastolatków dotyczące edukacji seksualnej, rozwoju erotyki. Mówimy o tym, jak oddzielić dziecko od tej sfery intymnej rodziców, ale jest też drugi problem. Kiedyś Antony Bourdain powiedział You can take out girl from wostok, but you cannot take The Vladivostok out of a girl, czyli możesz wziąć dziewczynę z Władywostoku, ale nie wyjmiesz Władywostoku z dziewczyny. I czasami jest tak, że nie jesteś w stanie wyjąć sobie tego dziecka z głowy. Ja miałam taką sytuację, że po porodzie nie byłam w stanie wyłączyć tego myślenia o, o tym, że dziecko zacznie płakać, że to dziecko może mnie potrzebować, a ja tymczasem nie byłam w stanie w związku z tym pojechać tą windą do nieba, jak czasami mówisz, tak? Czyli się skoncentrować i być tu i teraz. Czyli to dziecko w cały czas było w sypialni? Mimo tak, że ono nie było. było. Tak, ono było przez mhm. cały. Czas w mojej głowie. Nie, nie umiałam go po prostu z tej mhm. głowy wyjąć. Czy jest jakiś sposób, żeby to zrobić? We wcześniejszych czasach to było to rzeczywiście trudne. I często rodzice. Zostawiali starsze rodzeństwo z młodszym po to, żeby oni się bawili wtedy, kiedy para uprawia seks. A teraz jest parę sposobów. Na przykład pacjenci mi opowiadają o tym, że jak chcą się pokochać z sobą, no to zatabletowują dzieci, czyli dają tablety, <grych> dają smartfony. Dzieci są kompletnie wciągnięte w to, co jest na YouTube Kids albo w jakichś grach i oni wtedy mają czas dla siebie, co najmniej pół godziny komfortowego seksu. Jeśli jest to malutkie dziecko, no to są te elektroniczne nianie, te kamery, które są wrażliwe na ruch. Widzi się dziecko na smartfonie, można sobie podczas seksu rzucić cokolwiek. Ale, 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 yy, ja chyba bym nie mogła mieć w gazbu, gdybym miała dziecko. No pod dobrze, grądzie. to możesz na przykład yy, oddać dzieci do dziadków. No właśnie, co zrobić, tak? Albo w sensie. Yy... Zaprosić, a sama. Gdzieś sobie pojechać z facetem. Pacjentki mi opowiadają o tym, że takim dobrym sposobem to jest wynajęcie niani. I tak zazwyczaj mm -hmm. wiele osób ma nianie takie spontaniczne, dochodzące w formie właśnie jakiejś młodszej kuzynki, czy teściowej, czy matki, czy po prostu nianie takie na pełen etat. I widzę, że te pary zostawiają dziecko z nianią, a same idą do hotelu. Czy jak jest cieplejsza pogoda, to uprawiają ten seks na łonie natury. Gdzieś w lesie nad jeziorem, i w ten sposób załatwiają sprawę. Najpopularniejszy pomysł to jest taki, że niania czy teściowa, plus hotel, bo jednak inny jest seks w hotelu, gdzie jest ładny design, gdzie nie ma naszych papierów z pracy. Nie Smoczków porozrzucanych po... po podłodze Nie, nie rozprasza nas y, Wiszące na ścianie zdjęcie Uśmiechniętego malucha i nie wywołuje do wyrzutów sumienia Seksu tak. po prostu, prawda? No, no, tak, jest w ogóle chyba zdjęcia, zdjęcia dzieci w sypialni To chyba nie jest Warto mieć w ogóle zdjęcia dzieci, ale może niekoniecznie W sypialni, akurat tam, gdzie mamy łóżko I teraz mi tak przyszło do głowy Mm -hmm. Ale to można tak y, na czas seksu zasłaniać taką chusteczką, A. ale nie z tą chusteczką, jak co Zasłonięcie obrazu wyciąz ale Nie wiecie mówię, co? Taka gukdyna, jak, jak ten, jak takie utarzyki czasami. Rok temu była taka afera w mediach, bo jakiś ksiądz powiedział, że jak uprawiacie seks, no to jesteście w trójkącie: ty, on i pan Jezus. I część osób to obśmiewała, część osób to broniła. No ja w gabinecie spotykam się rzeczywiście z taką sytuacją, że jak w sypialni wisi taki półmetrowy poster, czy jakiś portret Chrystusa, czy Matki Boskiej, no to ci mężczyźni, którzy głównie to u mężczyzn spotykam, którzy są bardziej tacy religijni, no to podczas tego seksu wędrują i wzrokiem i myślą ku Jezusowi i tak się zastanawiają, czy Jezus by pochwalił ten seks, który oni na przykład, na jaki mają ochotę, że seks na przykład analny albo głębokie gardło, albo taki ostrzejszy seks oralny, więc to powoduje u nich zaburzenia erekcji, no i ja jako seksuolog właśnie apeluję o to, żeby tam na ścianie raczej wisiało jakieś zdjęcie z Santorini czy, czy z Mykonos niż, niż portret, bo wtedy to działa na nich aseksualnie, w sensie wycina ich seksualność. Sprawdzamy jeszcze, jak u innych wygląda seks. Dzwonimy do kogoś z trójką dzieci? Koniecznie. No to może do pazuru zadzwonimy, jak oni sobie radzą. Trójka dzieci to nie żart. Jak porozmawiać, też zaplanować ten czas, jak się ma trójkę dzieci, żeby seksualność w związku mimo wszystko się pojawiała? No, umawiamy się na randki, czasami telefonicznie, smsami, czasami prosto w oczy, czasami tylko mrugamy do siebie, wiemy o co chodzi, że to właśnie jest ten wieczór gdzie nie. trzeba dzieci położyć wcześniej, wcześniej. Jest... dlaczego dzisiaj idziemy wcześniej spać ja mówię, wiesz co, nie. dzieci też muszą się czasami na mieliśmy. przykład było tak, że jak chcieliśmy faktycznie żeby poszły wcześniej spać, to braliśmy ich na długie spacery, robiliśmy jakieś maratony żebyśmy się idziemy. zmęczyli szybko bo oni potrafią czasami do dziesiątej siedzieć, no, no więc szybko ich męczyliśmy, żeby poszli około, powiedzmy, ósmej najpóźniej spać, żebyśmy ten wieczór mieli dla siebie, dla siebie. No. no bo to jest ciężko ale, ale były też sposób. takie wypady kiedyśmy, tak, Ale jak to mama wiecie. to posłucha, to nas zabije. Mama nie posłucha. Nie posłucha? Słuchaj, no bo te były też takie wy wypady, że po prostu jak już chcieliśmy być naprawdę ze sobą, no to wymyślaliśmy, że jedziemy razem do Na pracy. pracy i weekendowo uciekaliśmy do jakiegoś fajnego hotelu i tam po prostu odpoczywaliśmy od... od, 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 od Mówimy o tym, żeby stworzyć taką przestrzeń dla intymności pary, pary posiadającej dziecko, ale przecież rodzicielstwo, a zwłaszcza macierzyństwo, to jest też taka bardzo poważna zmiana fizyczna, tak? Mnie było trudno zaakceptować moje ciało po ciążach i po porodach, i no, zajęło mi to trochę czasu, tak? Żeby to ciało zaakceptować. Ono nie było takie jak, jak wcześniej, i miałam z tym problem. Muszę przyznać, że czułam się skrępowana. Jakoś i było mi niefajnie. Pacjenci w gabinecie mi mówią, że większy problem mają z nieakceptacją swoich ciał przez ich żony czy partnerki niż z samym ciałem w ciąży czy po ciąży. No bo chodzi o to, że. Kobieta, która myśli, że partner ją nie zaakceptuje, bo ona się nie akceptuje z tym, że przybrała na wadze i zmieniły jej się proporcje ciała, to ten mężczyzna niewiele może zrobić, no bo on jej mówi, że no, dla mnie jesteś cały czas piękna, atrakcyjna, a ona mówi, myśli sobie, no robisz to tylko z litości. A on nie widzi, że ona na tyle przybrała, ile jej się wydaje. On widzi zmianę, ale często widzi, że to jest naturalne. Więc rzeczywiście nawet badania pokazują, że u kobiet takim czynnikiem pobudzającym do seksu, czy w ogóle takim zielonym światłem jest pozytywny obraz własnego ciała. Innymi słowy, jak u kobiety się zmieni, kobieta przytyje 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 7 kilo, to od razu się pojawia taka niechęć do tego ciała, nieakceptacja i zmniejszony libido. U niego również właśnie? Czy nie? Czy to nie ma znaczenia, że ona... Po tej ciąży przytyła. No właśnie, wielu mężczyzn 7, tego kilo, absolutnie nie, nie widzi. To mm -hmm. musi być jakaś drastyczna zmiana tego ciała. M musi tych kilogramów być więcej, około 10, 15. Mm -hmm. A tak to jak kobieta przytyje te 3 kg czy 5 kg, to na tyle to się rozkłada po ciele, że ten mężczyzna tego nie widzi. To tylko taka bardzo malutka grupa mężczyzn, estetów. Oni mm -hmm. e, nawet jak sobie kupią sportowe auto, to widzą te dwie ryski tam na kokpicie i od razu pędzą do salonu, że wady ukryte ma auto, to tak samo <laughs> widzą, że kobieta jak przytyła kilogram, no to kurcze już jest źle. Przytyła kilogram, a są jeszcze tak, blizny po cesach czasami, czasami rozstępy, czasami celunit, można coś jakoś to Ograć się, żeby czuć się dalej fajnie i seksownie? No kombinezon właśnie. Narciarski. To ten to, to kombinezon, no tak, natomiast Ale, trudno go Wcale nie musi być narciarski, może być taki kombinezon, taka siateczka. No więc właśnie chciałam zapytać bardzo... o body stocking. tak. No. tak. To, to jest bardzo fajne. Body stocking. to są takie siateczkowane kostiumy. I one są bardzo erotyczne, natomiast większość mężczyzn tego nie widzi, tych zmian. Jeśli trafimy właśnie taki najgorszy przypadek, czyli mężczyzna jest takim estetą, to jak przychodzą tacy mężczyźni do mnie do gabinetu, to ja ich przekodowuję na inne bodźce, czyli z bodźców wizualnych przekodowuję ich na bodźce słuchowe. Albo dotykowe, albo na jakąś bardziej urozmaiconą grę wstępną, czy jakieś mocniejsze bodźce erotyczne. Więc yy, to jest w miarę proste do zmiany. Tak, tylko że to ona się też ma dobrze, bo ja rozumiem, że są kobiety, które się źle czują ze swoim ciałem, i jakkolwiek będziesz przekierowywał czy przekodowywał mężczyzn, to one i tak mają swoje zdanie na temat swojego ciała. Tak, zgadza się. Wtedy warto by było, żeby kobieta spotkała się na vaginalia, czyli to jest takie spotkanie na winko kilku kobiet, czy na kawę, i żeby sobie porozmawiać o kobiecości, o seksualności. I te kobiety rzeczywiście w znacznie większym stopniu są w stanie przekonać daną kobietę, że z nią wszystko jest okej, okay, niż mężczyzna. Bo tak to jak mężczyzna mówi, jesteś dalej dla mnie atrakcyjna, piękna, no to kobieta właśnie myśli o tym, że to z litości on mówi. Ci pacjenci, którzy do mnie przychodzą z brakiem seksu, to oni często mi opowiadają o tym, że. Jak już wejdą w rolę on ojca, a ona w rolę matki, to często tak się trzymają tego kurczowo, zapominają o tym, że on jest jeszcze kochankiem, a ona jest jeszcze kochanką, i że on jest jeszcze jest partnerem i mężczyzną, czyli innymi słowy, że. Chciałby mieć czas na to, żeby pobiegać czy spotkać się z kumplami, pójść na jakiś sport albo zrobić coś dla siebie. I też widzę, że kobiety zapominają, że są kobietami. Innymi słowy, wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, to wiele kobiet rezygnuje ze spotkań ze swoimi przyjaciółkami, koleżankami, jakby tak pochłania je macierzyństwo. Jest nawet takie, że czasami mówi się, mamusiu. Jak się dzisiaj czujesz, mówi partner do swojej kobiety. Ona mówi, dobrze się czuję tatuśku. Jak tam spałeś? No właśnie, i dla mnie jako psychoterapeuty, seksuologa, to jest sformułowanie, które jak napowiedziałaś, jest symbolem tego, że oni są głównie w jednej roli, właśnie mamusi i tatusia. I to jest takie upupiające, w sensie, że to odbiera nam płeć, często odbiera nam seksualność, zmysłowość. A takie często prowadzone w sypialni wieczorem, bo oczywiście w ciągu dnia nie ma czasu rozmowy o dzieciach. Słuchaj, Antek dzisiaj w szkole opluł kolegę, a Marcelina to wyrosła z butów i trzeba jej kupić, mówi ona do niego. Czy to jest. Czy sypialnia w ogóle jest miejscem do, do prowadzenia takich rozmów, bo tak naprawdę wyobrażam sobie, że w tym momencie wciągamy te dzieci do tej sypialni i one już tam z nami zostają. W dużej mierze zostają u kobiet. W sensie, jeśli tematy dzieci zostanie zaanonsowany, bo on wtedy rozpajęcza się w kobiecej głowie. Mężczyźni chwilę pomyślą o tym, a później, a dobra, ja coś I się pokochać. z butów, to nie chodzi na posaka. No właśnie. Rozpajęcza kupię jej kroksy. albo tak. Emu. Tak czy inaczej, mężczyźni łatwiej o tym mogą zapomnieć. U kobiet to się trzyma ten temat w głowie. Ja apeluję do naszych słuchaczy, żeby dbali o balans między tymi wszystkimi rolami, czyli że owszem, macierzyństwo tacierzyństwo jest ważne, no ale nie można zapominać o tym, że jeszcze jesteśmy partnerami, kochankami. Mężczyznami, kobietami i ludźmi. Ja kiedyś czytałam takie bardzo ciekawe badania na temat tego, że po prostu warto, a zresztą tak samo jak mówili nasi goście, warto się umawiać na, na randki, nawet jeżeli się jest małżeństwem od wielu, wielu lat. Bo w momencie, kiedy się umawiasz na randkę, choćby oczywiście randki z, ze swoim partnerem czy też małżonkiem, w momencie, kiedy się umawiasz na randkę, to wiadomo, jak się kojarzy randka, że po randce często jest seks. Tak, wiele osób nie kultywuje tego, żeby chodzić na randki. Widzę, że tak jak już mijają 4 lata związku, 5 lat związku, to jak się pytam tych pacjentów, kiedy byli na randce, to mówią: pff, Jaka randka? Nie byliśmy przez wiele ostatnich miesięcy. My w seksuologii bardzo sobie cenimy randki ze względu na to, że to jest takie jawne pokazanie tym dwóm osobom, że ja jestem kobietą, ty jesteś mężczyzną, widzimy siebie też w innych obszarach i że, że to jest niezwykle istotne, żebyśmy. Też dbali o to, co jest pomiędzy nami, bo jak dzieci wyrosną i pojawi się syndrom pustego gniazda, to już może nie być nic do zbierania. No, wiatr będzie hulał. I to chyba nie zawsze musi być wcale koniecznie randka z seksem, prawda? Tak. My w seksuologii proponujemy, żeby sobie. Planować czas na bliskość, czyli na przykład w środę od godziny 18 do 22. I w ramach tych godzin można pójść do kina na film związany z. Z seksem czy z partnerstwem, ze związkiem, można pójść na komedię romantyczną, można pójść do teatru. Dużo jest na szczęście, na przykład w Warszawie, tych, tych sztuk, które dotyczą spraw damsko-męskich. I to może być jako taki fajny pretekst do tego, żeby porozmawiać, co się dzieje w tej parze albo co się dzieje w ich seksie. I jeśli pójdą później do domu i będą uprawiali seks, to super. Jeśli nie będą uprawiali seksu, to też super, bo zadbali o bliskość. A niektórym rzeczywiście pomaga umówienie się na seks. Czyli to nie chodzi o to, żeby oni się umówili w ciągu dnia, żeby o 21.30 wylądować w łóżku. 37. Tak, i, 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 i próbować dokonywać penetracji. No To nie jest jakaś orka na ugorze i nie można mieć takiego. Zacięcia ogrodnika, że ja tutaj przesadzam pomidory o konkretnej godzinie. Tylko chodzi po prostu o to, żeby umówić się na to, że idziemy do łóżka, na przykład pół godziny wcześniej, niż zazwyczaj, bo tak to siedzimy i oglądamy seriale do upadłego albo jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tylko umawiamy się, że idziemy pół godziny wcześniej, odstawiamy elektronikę, bo to jest plaga naszych czasów, że. To jeszcze zobaczę, co tam się dzieje na Ukrainie, albo zobaczę jeszcze, jakie przelewy spłynęły, albo jakie maile przyszły, albo kto napisał coś na Messengerze, albo wyślę jeszcze jakieś memy, albo cokolwiek innego, wstawię relacje. Tylko odsuwamy tą elektronikę. Wyciszamy nawet, tak. bo czasami ten jeden sygnał SMS-a może Zgadza się. popsuć wszystko. No i skupiamy się na tym, że jesteśmy tutaj w łóżku, patrzymy sobie w oczy, albo lekko się midziemy, dotykamy, i z takiej bliskości może się coś pojawić. Ja polecam też jako seksuolog, żeby ludzie spali nago, bo wtedy to też zwiększa częstotliwość i jakość seksu. No bo. A jest to nie jest tak, preteksem. że się habituuje to ciało partnera, przyzwyczajamy się do tej nagości, już to nie robi na nas wrażenia? U niektórych tak, ale na przykład zimą to sobie ludzie to cenią, bo właśnie <laughs> cieplej i bywa to erotyczne. Oczywiście, jest taki przypadek mężczyzn, którzy oswoili się z nagością partnerki, i ona wtedy musi założyć jakąś bieliznę erotyczną, żeby oni po prostu załapali ten kontekst. Aha, to i chodzi o seks. Ooooo! Może jakiś taki tajny sygnał czerwona kokardka. O ile rozumiem, bo ja pamiętam, moja koleżanka kiedyś. U niej się źle działo w związku, więc kupiła sobie taką seksowną, czarną haleczkę. Zapaliła wszystkie świece w domu. Przychodzi jej mąż do domu, patrzy na nią i mówi... Nie ma światła. Nie, ktoś umarł. To dobre, to znaczy niedobre I po, to... I po seksie się nie poznał po prostu Że ta czarna seksowna haleczka to nie była y, jakiś znak żałoby y, Tylko zaproszenie do seksu Ale wiecie co, jak o tym rozmawiamy to chcę powiedzieć ważną rzecz Mianowicie są kobiety, które wpadają na pomysł To ja kupię sobie coś erotycznego i jak to przyniesie kurier, czy odbiorą spaczkomatu, to składają sobie tą erotyczną bieliznę, czy właśnie jakąś seksowną halkę do szafy. I jak przychodzi mąż z pracy, pogadają, a później idą do łóżka, no i ona nagle zakłada to szybko i występuje przed nim. I wtedy kobietę najczęściej spala trema. Co on sobie pomyśli, jak on zareaguje. I kobieta tak zachowuje się nienaturalnie, że on widzi to jej skrępowanie, tą nienaturalność nie i pyta się: chanieczki. Ty grażyna! Co ty się przebrałaś? Ale nie dlatego, że... <laughs> Jeszcze pogarsza sytuację. Tak, nie dlatego, że coś jest nie okay, że ona włożyła jakiś silikonowy, różowy strój, tylko chodzi po prostu o to, że widzi jej skrępowanie i nazywa to skrępowanie, no i to rozwala całkowicie sytuację, więc ja jako seksuolog proponuję, żeby jak przyjdzie ta erotyczna bielizna, czy ten body stocking, czy halka, czy cokolwiek innego, to żeby kobieta wtedy, kiedy nie ma domowników, założyła, to na siebie i pochodziła sobie po domu, żeby się komfortowo poczuła. W nadziei, że nie przyjdzie akurat kurier tak. z paczką. Chyba, że czeka na tego kuriera, no to inna sytuacja. <grym> A ja tak się zastanawiam, że skoro ta bielizna erotyczna nie zawsze działa, no bo jednemu się podoba, inny woli bez, to może są jakieś inne sposoby, żeby hmm, zachęcić się. Zadzwonimy do pazurów? Jak oni się zachęcają? Mając trójkę dzieci tyle lat w związku. Cześć dytka, cześć czarek. Mam do Was takie pytanie jeszcze, co pomaga rozluźnić się, żeby być gotowym na seks? Tylko i wyłącznie szampana. Bo szampan okazuje się, jest lekkim afrodyzjakiem. Przez bąbelki, przez zawarte w alkoholu uderza do głowy. I kobieta tak, i to nie na darmo się wymyślili Francuzi szampana, bo on właśnie kobiety nie upijał, nie usypiał, tylko dawał jej takie poczucie pewności, i że tak powiem, stawała się łaskawsza. I puszczały hamulce. Niezawodny Paul O'Kell, 11 minut. Seksu nie uprawia się byle kiedy. W każdym z nas istnieje wewnętrzny zegar, i aby dwie osoby mogły się kochać, trzeba by w danej chwili oba zegary pokazywały tę samą godzinę. A to nie zdarza się codziennie. Ten, kto kocha, nie musi uprawiać seksu, by poczuć się dobrze. I drugie to jest Janusz Leon Wiśniewski z Samotności w Sieci. Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę. A w następnym odcinku porozmawiamy o... Seksie oralnym. Empik Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. To był odcinek pierwszego sezonu podcastu Dialogi Waginy i Penisa. Drugiego sezonu już teraz możesz posłuchać w aplikacji Empik Go. Z kodem WAGINA możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.